Witajcie drodzy w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku będziemy testowali dla Was batony. Będziemy testowali trzy rodzaje batonów. Pierwsze będą Twixy plus dwa zamienniki tychże batonów. Będziemy testowali także Snickersy plus ich alternatywne rozwiązania oraz Marsa plus jeden zamiennik tegoż batonika. Testerami są, jak już znacie, Kasia naszą niezawodną, już w trzecim odcinku występuje, ale mamy też osobę nową, którą jest Grzesiu, który z nami będzie testował. Dzień dobry. Dzień dobry. Szwagier, tester wszystkich odcinków, Marcin oraz Paweł, zwany MC. Teraz będzie test Snickersów i razem wam najpierw sprawdzić przekrój, jak to wygląda, zanim wiecie, jak to wygląda. Jak właśnie chciałem zapowiedzieć to, ale... Pożuj orzechów, biedny. Tak, to dobra, coś możemy? Czy... Już możemy. Tak, możemy. Czy nie? Nie, Monia mi zepsuła. Nie zepsuła, tylko coś zrobił. Dobra, testujemy teraz Snickersiki. I podróbki. Okej. Okay. Wszyscy żeśmy już pomaskali. Co wam powiem, to tak o, w moim przypadku trójeczka jest na pierwszym miejscu. Wydaje mi się najfajniejsza. Jedynka i czwórka bardzo, bardzo podobne. Chociaż troszeczkę jest różnica w smaku, to dałem je na miejscu drugim ex aequo. I na trzecim miejscu dałem na ostatnim dwójeczkę. Nie powiem, żeby była zła. Jest ewidentnie mniej słodka i mniej tego karmelu jest, ale znowuż bardziej taka orzechowa jest. Jakoś bardziej orzechy w niej czułem. To byłoby tyle. Z mojej strony Kasia. Okej, to mi też najbardziej trójka smakowała. Czwórka trochę mniej. Jedynka znacznie gorzej i dwójka jest okropna. Dobrze. Grześ? Podobnie jak Kasia, tylko trójka najlepsza, potem czwórka, dwójka i jedynka były zdecydowanie twardsze, ale jednak dwójka była troszkę lepsza od tej jedynki. No proszę. Szwagier? Na pierwszym miejscu jedynka, trójka, czwórka, tak samo i na ostatnim miejscu dwójka, bo tam był tylko taki orzeszek, a w Snickersach powinny być po prostu orzechy. I taki duży. Tak, Makademii szwagier by chciał mieć tam od razu. Marcin. To dla mnie jedyneczka najlepsza. Tak, później trójka też bardzo dobra. Czwórka. Po prostu bardzo słodycz, a dwójka jest dla mnie za słodka. Dziękuję. Dwójka baty zbiera. I MC na końcu, który będzie miał pewnie dwójkę na pierwszym miejscu, bo ja mam na końcu. Powiem Ci, że jest dokładnie odwrotnie, bo dwójkę dałem na ostatnim miejscu, tak jak chyba wszyscy. Wszyscy. Wydawał się trochę stary ten baton, jakby za długo leżał, taki twardy się zrobił, ciężko się go jadło, nie rozpływał się jakoś tak specjalnie w kubkach smakowych. No, nie był to zdecydowanie dobry wyrób. Po drugiej stronie, czyli na pierwszym miejscu, jest trójka. Baton był fajny, słodki, ale nie mdlący. Po zapachu dało się wyczuć fajny aromat orzechów jeszcze przed skosztowaniem, co było bardzo dużą zaletą. Był tak miękki, dać czuło się karmel, fajnie się tak rozpływał. Zdecydowany faworyt. A na drugim miejscu jedynka, kapkę lepsza niż czwórka, która znalazła się na trzecim miejscu. Znaczy ja wam powiem, że jest pewien plus batoników, które są pod jedynką, się kryją i pod dwójką, a plus jest taki, że Kasia ich nie zjada i mogę je pieprzyć. Na zdrowie! Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się podobał, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Wchodźcie na Facebooka. Zapraszam Was do oglądania pozostałych odcinków.